Ten budynek to jedno z najnowocześniejszych w Polsce centrów sterowania ruchem. To stąd pracownicy Zarządu Dróg Miejskich dowodzą sygnalizacją świetlną w całym mieście. Dzięki dziesiątkom kamer na bieżąco śledzą to, co dzieje się na ulicach. Mogą szybko reagować na zatory uliczne i udrażniać ruch. Właśnie dobiega końca realizacja systemu detekcji w Gliwicach. Tak jak widać, pracownicy w Centrum Sterowania Ruchem dokonują już zmian w programach pracy sygnalizacji świetlnej. Przykładem jest ulica Toszecka, gdzie są wydłużane długości sygnałów zielonych. No i staramy się już powoli ten ruch upłynnić na terenie miasta. Inteligentny system sterowania ruchem w naszym mieście został uznany za jedną z najlepszych inwestycji w Polsce. Gliwickie przedsięwzięcie zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich nagrodzono w konkursie pod nazwą Top Inwestycje Komunalne 2013. Projekt nagrodzono za usprawnienie zarządzania ruchem na terenie miasta. Naszym głównym celem jest to, żeby nie dochodziło do zatorów drogowych. Czyli może się zdarzyć, że dany kierowca, poruszając się na przykład ulicą Pszczyńską, zatrzyma się na trzeciej sygnalizacji świetlnej, jadąc od strony autostrady A4. Niemniej jednak system będzie dbał o to, żeby na wlotach bocznych również też nie występował zator drogowy, w momencie wtedy, kiedy na przykład na ulicy Pszczyńskiej jest ruch płynny. Więc tutaj nie możemy nazywać tego zieloną falą. Jest to obszarowe zarządzanie ruchem wszystkimi sygnalizacjami zlokalizowanymi na terenie miasta. Gliwicki system zarządzania ruchem ulicznym ma przede wszystkim ułatwić poruszanie się kierowcom. Pierwszą część jego rozbudowy zakończono w czerwcu 2011 roku. Modernizacja objęła wówczas 15 skrzyżowań, głównie w ciągu ulicy Pszczyńskiej i Rybnickiej. Na każdym wymieniono sterowniki, maszty i sygnalizatory świateł, zainstalowano detektory pojazdów i przyciski dla pieszych oraz zaktualizowano programy pracy sygnalizacji. W ubiegłym roku prace objęły kolejne 45 skrzyżowań. Na wszystkich zmodernizowanych krzyżówkach pojawiły się kamery miejskiego monitoringu. Koszt zadania to ponad 35 milionów złotych, z czego ponad 24 miliony stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Warto przypomnieć, że jest to już kolejna nagroda dla tej inwestycji. W ubiegłym roku gliwicki system detekcji wyróżniono ogólnopolską nagrodą Innowacyjność w transporcie, a także nagrodą specjalną przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce za innowacyjny projekt transportowy promujący współpracę i założenia polityki transportowej oraz strategię wzrostu Europa 2020.